Adam. Adam. Co? Zobacz, zabawne. 3 lata temu twoja dywidenda z kancelarii prawnej wyniosła 840 tysięcy, a w tym roku zarobiłeś 84 brutto. Netto. Się nazywa czeski remis, czy śmiński remis? Nie pamiętam. Świński remis. W naszym przypadku na pewno świński. Możesz to zostawić teraz? A nie, mój kochany. Porządny funkcjonariusz pędzi z każdą złotówką urzędu skarbowego. Wiesz co? Mam pomysł. Popiszesz ten bit, już jutro go zaniesiesz i zawiadomimy telewizję. Przykład dla społeczeństwa notowania partii. Ciu, ciu, ciu! Zapieprzają do góry jak rakiety z Bajkonura. Skończyłaś? Prawie. Chodźmy spać. Nie, jeszcze podpiszesz. To co napiszesz? Naiwnak, czy może po prostu głupek? Piłaś? Nie wiedziałem, że masz talent kabaretowy. Trzeba się było postawić 2 lata temu i nie godzić na moją nominację. Nie byłoby teraz zarzutów. To nie o ciebie tu chodzi, rozumiesz? Przez 7 lat wspomagaliśmy... Przepraszam. Ty wspomagałeś moją trudną młodzież. Obozy, stypendia, leczenie. I co? Mam ich zostawić na lodzie? Ta trudna młodzież zmieniła się w narkomanów, których program po detoksie kosztuje 20 tysięcy. To są efekty twojej działalności wychowawczej. To było chamskie. No twoje uwagi na temat mojej pracy to był szczyt uprzejmości i klasy. Tak! Mogę zacząć jeszcze raz? Tak, musisz. Patrz w lustro, zrozumiesz, co? Zdjęcie zostało zrobione 3 czerwca 2005 roku. Przez te kilka lat postarzałeś się o kilkanaście. Pracujesz po 14 godzin na dobę. Nie masz urlopów, żyjesz w ciągłym stresie. 3 razy składano na ciebie donos do prokuratury. 2 razy ci grożono Trybunałem Stanu. 3 razy. Dlaczego zrezygnowaliśmy z życia, które tak lubiliśmy? Z pomagania innym. A co, ty zmieniłeś coś w Polsce? Komuś dzięki tobie się żyje lepiej? Gdzie, komu? Daj mi chociaż jeden przykład. Zwalczyliście biedę? Zwalczyliście bezrobocie? Zwalczyliście frustrację? Zatrzymaliście chociaż jednego młodego człowieka z tych 2 milionów najlepszych, którzy uciekli z tej beznadziei? Powiedz mi, władza tak bardzo wciąga. Nie możesz bez niej żyć. Przesadzasz jak zwykle. Wiedziałam. Idiotka ze mnie. Władza jest lepsza od seksu. Ojej. Ela, o co chodzi, no? Tak naprawdę, o co chodzi? Co się stało? Z całego serca życzę wam katastrofy. Zawalenia sondaży wszystkich plag naraz. Ja się bardzo o to pomodlę, bo chcę, żebyś był znowu sobą, rozumiesz? No. A, wystawiłam na sprzedaż twojego Mercedesa. Będę miała na program dla moich narkomanów. No skromnie to skromnie.